Hej kochani, to Julia i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z taką małą recenzją na temat maty. Będzie to mata do akupresury. To jeżeli jesteście zainteresowani tematem albo chcecie się dowiedzieć w ogóle o co chodzi, no to zapraszam do oglądania. Migreny. To jest coś, co mi towarzyszy od najmłodszych lat. Jest to po prostu najgorszy ból głowy, jaki można sobie wyobrazić, naprawdę. Normalnie jak mnie głowa boli, to jest jakoś tak znośnie, czasem wezmę tabletkę i tyle, jest okej. Ale migrena to jest po prostu tragedia. Nie polecam nikomu, nie życzę nikomu. Jak bardzo wtedy mnie wkurza hałas, krzyk, światło, jak bardzo wtedy chcę zasnąć i po prostu nie czuć tego bólu głowy, to jest po prostu nie do pomyślenia. Migrena to jest coś, co mam od zupełnie młodych lat. Wydaje mi się, że to było gdzieś tak, jak miałam 7 lat? Może 6, nie wiem, nie pamiętam, serio, ale byłam bardzo mała i pamiętam, jak zjadłam płatki Nesquiki czekoladowe i dostałam strasznej migreny i od wtedy moje migreny się zaczęły. Nie było jakoś super często, wydaje mi się, że nasilały się bardziej w okresach stresowych czy coś takiego, ale było no z czasu do czasu, no to tam brałam tabletkę Migea, która po prostu sobie z tym świetnie radziła i było ok, i stwierdziłam, że dobra, czasem po prostu głowa mnie poboli, no migrena migreną, ale od tego się chyba nie umiera, więc jest ok, skoro tabletki pomagają, no to nie będę jakoś tam nad tym się super użalać. No ale jak w ostatnim czasie te migreny były praktycznie codziennie przez miesiąc, to po prostu myślałam, że dostanę szału. Po jakichś 2 tygodniach tabletki na migrenę, czyli słynna Miga, którą brałam od zawsze, przestały działać. Zaczęłam brać jakieś metafeny, apapy, pyraliny i inne po prostu dziwne tabletki przeciwbólowe, które są bez recepty. No ale one po prostu nie działały. Musiałam z tą migreną jakby przeleżeć, wycierpieć swoje i jakimś cudem zasnąć, usnąć i tak dalej. No i myślałam, że moje migreny to już po prostu nigdy się nie skończą i będę musiała iść do lekarza po, nie wiem, coś mocniejszego czy po cokolwiek innego, bo no naprawdę dzień w dzień miałam migrenę. Po prostu przychodziłam do domu po pracy i miałam taką migrenę, że nie byłam w stanie nic zrobić. Nie byłam w stanie się ruszać, nie wiem, nie byłam w stanie nic zjeść. Starałam się tylko nawadniać wodą, żeby po prostu się nie odwodnić. No i pewnego dnia, jak czułam się tak w miarę okej, no to zaczęłam szukać przyczyn tego, sprawdzałam o co chodzi, co można nasilać, czego warto unikać, czego nie jeść, co tak właściwie robić, jak się dostosować, żeby już tych migren nie mieć, żeby po prostu, nie wiem, chociaż mieć raz w miesiącu, ale nie tak często jak miałam ostatnio. No i wpadłam na taką stronę Pranamat czy coś takiego. No już tam niby leczą migreny, bóle pleców i tak dalej. O bólach pleców to już nawet nie wspomnę. Miałam je bardzo często, szczególnie tutaj ten taki dolny odcinek pleców, który zawsze mnie po prostu bolał, zwłaszcza przy okresie, to już w ogóle fenomen. No i stwierdziłam, że a może pomoże. No i jak sobie weszłam na tą scenę, chciałam sobie matę zamówić, patrzę i mówię, serio? Za kawałek maty z kolcami ktoś chce ode mnie tyle pieniędzy? Stwierdziłam, że jeżeli nie będzie działało, no to będą to chyba najgorzej wydane pieniądze. Więc starałam się znaleźć coś, co będzie również wyrobem medycznym, coś, co będzie również sprawdzone, ale będzie troszeczkę tańsze, no bo skoro chciałam to tylko przetestować i w ogóle nie wiedziałam, czy coś na pewno sprawdzi, no nie miałam 100%, no bo nikt tych 100% nie daje, no to stwierdziłam, że znajdę coś innego. No i znalazłam. I to jest produkt, który po prostu okazał się być strzałem w dziesiątkę, także już Wam go pokazuję. W takim wielkim worku z For Physio przyszła do mnie mata. Jest to mata, która jest na tyle długa, że spokojnie mogę się na nią położyć i sięga mi, nie wiem, gdzieś tak od kolan tutaj do okolicy karku. I do tego jeszcze jest taka mała poduszeczka, którą tutaj sobie kładziemy jakby pod głowę. Jest to w takim świetnym opakowaniu, które po prostu cudownie mi się mieści tutaj za łóżko, więc tak właściwie ani jej nie widać, ani nikomu nie przeszkadza, ani nic. Składam sobie ją po prostu i się na nią kładę i to jest naprawdę coś, co zadziałało na mnie cudownie i wspaniale.
Ale żeby nie było tak kolorowo, testy robiłam prawie 2 miesiące. I zrobiłam to tak, że w tym okresie, kiedy miałam takie duże, mocne migreny, kiedy te migreny były prawie codziennie, no to się kładłam wieczorem na tą matę, starałam się wyleżeć jak najdłużej. Pierwsze moje w ogóle położenie się na tą matę było w takiej cieniutkiej, bawełnianej podkoszulce na ramionczkach, takiej bardzo luźnej, zwiewnej. No bo na początku to takie jest mało przyjemne, no bo kładziecie się jednak na ostre takie jakby igiełki. Także ta powierzchnia nie jest zbyt przyjemna, ale po jakichś 3 minutach okazała się być całkiem przyjemna. Kolejnego dnia po prostu leżałam na niej już bez niczego. No i potem ją odstawiłam, także przez 2 dni było spoko. Odstawiłam ją i znowu zaczęły mi migreny wracać po jakichś tam 3-4 dniach. No i jak tylko poczułam, że ta migrena po prostu nas ciąga wielką falą i że jest masakra, nie brałam żadnych leków przeciwbólowych, kładłam się na matę i leżałam. Gdzieś tak z 15-17 minut, plus minus, bo tak nigdy nie włączam stopera, ale tak mniej więcej patrząc po czasie tego, co tam oglądam, to tak z 15-17 minut leżałam. No i ten ból głowy jakby się wyciszał. No i potem przez cały ten tydzień gdzieś tam ten ból głowy się starał nasilać, ja się kładłam na tą matę, wyleżałam swoje, tak koło 20 minut potem już leżałam. No i ten ból tak się wyciszał i trochę odpuszczał. Gdzieś tam było to ćmienie jeszcze w głowie takie, że ta migrena jakby chciała mnie uderzyć, ale nie była jakby w stanie. Nie wiem, jak to mam opisać, ale po prostu miałam takie wrażenie, że ta migrena gdzieś tam chce jakby, nie wiem, krzyczeć, ale ja ją tak jakby stłumiłam w środku i było okej. I po tym, w sumie tam było chyba 8 czy 9 dni, po tych 9 dniach, odstawiłam z powrotem tą matę. No i po jakimś tam 5 czy 6 dniu od odstawienia, moje migreny znowu wróciły, szlak mnie trafiał, po prostu było tragicznie. I stwierdziłam, dobra, okej, kładę się w takim razie na matę. Może to ma jakieś tam zastosowanie. No i testowałam, że kładłam się na nią, jak miałam migreny, jak nie miałam migren, też się kładłam. Potem odstawiałam na jakiś czas i to wszystko wracało. Potem i po prostu miksowałam to tak, żeby przetestować, czy faktycznie ta mata może mieć wpływ na moją migrenę. No i się okazało, że ma. Naprawdę byłam w szoku, bo ja w to totalnie nie wierzyłam. No czytałam tam różne opinie, że to jest cudowne, ma zbawienny wpływ, że w ogóle jest fenomenalne i tak dalej, ale nie mogłam w to uwierzyć, dopóki sama tego na sobie nie odczułam. No i powiem wam, że to był zakup po prostu strzał w dziesiątkę, serio. Ta mata kosztowała coś koło 160 zł, 170 zł. Nie pamiętam. Na dole w opisie podlinkuję wam stronę tą ForPhysio. Podlinkuję wam moją matę oraz matę, którą kupiła sobie moja mama. Ona jest troszeczkę inna, bo te rozetki ma takie jakby bardziej skręcone. No i one przy jakimś tam ruchu, przy takim masażu lekkim, jakby, jak to wam wytłumaczyć? One tak jakby rozciągają te mięśnie, że one tak potem sobie fajnie odpuszczają i tam nic nie boli i tak dalej. Ja mam te klasyczne i te klasyczne naprawdę z czystym sumieniem polecam, zwłaszcza na migreny. No po prostu w szoku jestem, że to tak działa, naprawdę. No i dodatkowo, jeżeli chodzi o tą matę, to duże odprężenie. Na początku to pierwsze takie położenie się nie jest zbyt przyjemne, ale po chwili już jest naprawdę spoko. Ja już teraz jestem w stanie tam leżeć, nie wiem, z godzinę. Także jakbym włączyła sobie jakiś film na Netflixie, to po prostu mogę tak przeleżeć, czy czasem nawet przesiedzieć, bo jak mam jakąś tam pracę do zrobienia na siedząco, to sobie po prostu opieram się o to, siadam na tym, opieram sobie głowę i coś tam robię na komputerze i też to traktuję jako właśnie to leżenie na macie i jest naprawdę, naprawdę super. Czasem też kładę tą matę na podłogę i po prostu po niej gołymi stopami chodzę. Jak ktoś już się tym troszeczkę interesuje, to na pewno wie, że w stopach mamy masę receptorów, która gdzieś tam jest odpowiedzialna za jakieś tam schorzenia i jakieś tam części w ogóle ciała. Więc warto sobie po prostu czasami też te stopy masować, czy właśnie przy pomocy maty, czy takiego masażu troszeczkę rozluźniającego, takiego wciskającego, czasem mało przyjemnego, ale wydaje mi się, że
że coś w tym wszystkim jest, że warto sobie coś takiego robić, warto w ogóle taką matę przetestować, jak ktoś ma migrenę czy bóle pleców. Bo bóle pleców to mnie, plecy to już mnie prawie w ogóle nie bolą, naprawdę. To, że tam czasami, nie wiem, coś dźwignę, czy jakoś tak źle wstanę, czy źle w ogóle krzywo śpię, no to po prostu to boli, ale to jest normalne i logiczne, no bo wtedy się kręgosłup źle układa i tak dalej. Ale bóle tutaj na dole, które miałam przy okresie, które były tak potworne, że po prostu czasami wolę nie mówić, to mi odpuszczały, naprawdę. Mogłabym tak gadać i gadać, starać się was na siłę przekonać, ale to jest naprawdę moja szczera opinia i to nie jest totalnie sponsorowane. Ja z tą firmą miałam nic podpisane, ani nic z tych rzeczy. To po prostu... Ja jestem w szoku, ja to polecam każdemu. Jak spotykam się z kimś, kto ma migrenę, to ja mówię, a próbowałaś kiedyś tej maty? No nie, nie próbowałam, ja naprawdę polecam. Czasami nawet każę się kłaść komuś na moją matę, żeby zobaczył, czy w ogóle będzie w stanie wytrzymać te kolce jakby na sobie i tak dalej. Zamieszczę wam kilka zdjęć, jak wyglądają moje plecy tuż po leżeniu. Są one bardzo zaczerwienione, na pewno krążenie jest totalnie pobudzone. Także jeżeli ktoś jest wrażliwy na ludzkie ciało, to proponuję po prostu przesunąć kawałeczek tego wideo i po prostu nie oglądać tych zdjęć. Ale będą tutaj pokazane moje plecy, jak one wyglądają, jak są zaczerwienione i tak dalej. I będą to zdjęcia po jakiejś pół godziny leżenia, tak mi się wydaje. Nie wszystkie, bo to będzie w ogóle różny czasookres. Także po prostu pokażę wam, jak to wygląda, żebyście się potem nie stresowali, że coś jest nie tak, żeby się położyliście, masz takie czerwone plecy. Spoko, to znika, tego nie ma, nie będzie, nie będzie żadnych śladów po tym. Totalnie nic potem wam nie zostanie, chyba że się, nie wiem, podrapiecie tą matą i będziecie mieli takie szramy. Ale to też się pewnie zagoi, ale... Nie proponowałabym się przesuwać po tej macie, żeby po prostu sobie nie robić dodatkowych kresek na ciele, ale generalnie od leżenia będą takie ślady, jak widzicie na zdjęciach i nie są one w ogóle groźne, tak ma być, bo ja się na początku w ogóle wystraszałam, że te plecy tak wyglądają, że one są tak jakby podziurkowane i myślałam, że tak to będzie przez jakiś czas, że w ogóle jakieś mi blizny powstaną, czy siniaki, czy cokolwiek. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło, także ja miałam takie obawy na samym początku, bo też nie do końca to wszystko czytałam. Jak już zamówiłam matę, to chciałam testować jakby sama na sobie, chciałam sprawdzać, jak to działa, jak ja się po tym czuję, co, jak, z czym, dlaczego. Także spoko, to wszystko schodzi. No i co, jeżeli chodzi o tą matę, to ja już tego na przykład nie robię codziennie, jakby robię to, jak mi się przypomni, z reguły to jest tak... 2-3 razy w tygodniu, ale kładę się tak na pół godzinki i to generalnie mi naprawdę wystarcza. Ból głowy nie mam, migreny nie mam, bóle pleców bardzo rzadko, jak nie wiem, źle śpię, krzywo śpię, coś jest nie tak, więc generalnie polecam, naprawdę z czystym sumieniem polecam. Jest już kilka osób, które pisało do mnie na Instagramie, jak tylko wstawiłam tą relację, że leżę na tej macie, które się też zastanawiały nad zakupem tej maty Pranamat, czy nie wiem jak ona tam się nazywa, ale jest to mata, którą po prostu wszyscy reklamują, oni się reklamują, wyświetlają się wszędzie na Instagramach i nie wiadomo na czym jeszcze, po prostu reklama jest wszędzie i oni twierdzą, że są jedyną jakby matą godną polecenia, jedyną matą prawdziwą, co jest w ogóle totalnie jakby niezgodne, bo jakby wykluczają z tego inne maty, które też są wyrobami medycznymi, które też robią to, co mają robić, czyli akupresura, czyli jakby lekkie nakuwanie ciała w wielu punktach na ciele, które mają zadanie właśnie te mięśnie jakby rozluźniać, gdzie to wszystko ma działać na zasadzie właśnie takiego wciskania tych punktów. No nie wiem, no reklamują się jakby nie wiem kim byli, a tak naprawdę to jest tylko mata, którą możecie kupić naprawdę taniej i nie trzeba wydawać takich wielkich pieniędzy. No bo wydaje mi się, że to jest totalnie bez sensu, zwłaszcza, że te maty są naprawdę bardzo, ale to bardzo podobne. I nie wiem, czy one się różnią czymś nie wiadomo jak innym, bo ja tą matę, tak jak widzicie, chowam do czegoś takiego. Ta mata tutaj w środku jakby jest... Zaraz wam pokażę.
pozwijana w taki sposób, ten wałek ma kolce, ten środek też ma kolce. Ja ją tak zwijam za każdym razem i te kolce ani nie odpadają, nic się nie odkleja, wszystko się trzyma, nic się nie psuje, no nie wiem, no nic się z tym nie dzieje, naprawdę. No używam tego już, teraz mamy wrzesień, trzeci miesiąc i totalnie nic, także nie wiem, dlaczego oni się tak reklamują, dlaczego oni się uważają za jakąś tam super matę, skoro te maty tak właściwie są takie same, w sensie no działają w ten sam sposób, to po co przepłacać. Także raz jeszcze, For Physio to jest coś, co polecam i coś, co nie jest drogie, no i coś, co warto spróbować, warto przetestować. I tak jak już powiedziałam mojej cioci, która też ma migreny, no nie warto się szprycować tabletkami, bo ja wychodzę z założenia, że tabletki to jest już ostateczność, kiedy naprawdę nie wyrabiamy, kiedy ten ból głowy jest okropny. I ja naprawdę brałam tabletki wtedy, kiedy już mi się cisnęły łzy do oczu, kiedy ten ból głowy był tak uprzykrzający, że nie byłam w stanie nic robić. Ja w ogóle nie biorę tabletek przeciwbólowych, w ogóle staram się żadnych tabletek nie brać. Także naprawdę, powiedziała mi, że tabletki to jest ostateczność. Tabletki możesz kupić zawsze, tabletki są w aptekach, ale warto przetestować tą matę, warto dać jej szansę, bo jest na pewno coś dużo zdrowszego niż tabletki. No i coś, co może pomóc nie tylko na migrenę, ale także na ból pleców, więc generalnie super. Także w opisie na dole na pewno Wam podlinkuję tą matę oraz matę, którą ma moja mama i którą ona też bardzo, bardzo poleca. Moja mama zamówiła matę głównie dlatego, że ją plecy bolały, no a teraz plecy ją nie bolą, także kolejna osoba, która jakby to potwierdza. No i dodatkowo jest też masa opinii na ten temat, na temat tych mat. Wystarczy, że sobie wpiszecie w Google mapa do akupresury albo akupresurę mat, jak tam wolicie, czy po polsku, czy po angielsku, i wyskoczy Wam po prostu masa informacji na ten temat. I na pewno Wam się wyświetli firma Prenamat, która te maty sprzedaje dosyć drogo, ale wiedzcie, że są też inne maty, które są godne polecenia i które warto przetestować najpierw, niż wydawać po prostu kupę pieniędzy. Się rozgadałam, ale mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć i że po prostu ten filmik komuś pomoże, bo wiem, że jest trochę osób, które do mnie pisało z jakimiś tam różnymi bólami i tak dalej, które będą zamawiały tematy, które już zamówiły tematy. Są osoby, które z mojego polecenia instagramowego zamówiły tematy i są zachwycone, także wydaje mi się, że warto zainwestować w coś takiego, a dopiero potem myśleć o jakichś tabletkach ewentualnych i tak dalej, bo tabletkę zawsze zdążycie wziąć, a wydaje mi się, że nie warto zaśmiecać organizmu po prostu taką ilością tabletek, bo ja bym musiała brać jedną migę dziennie, żeby w ogóle ten ból głowy mi przechodził, także jedna tabletka dziennie to już mamy 30 tabletek miesięcznie, to jest naprawdę dużo, zwłaszcza, że migea kosztuje coś koło 16-20 zł za opakowanie, a w opakowaniu są tylko 4 sztuki. Więc już w ogóle to jest wydawanie pieniędzy w błoto i wydawanie pieniędzy w nieskończoność. A tutaj kupujecie matę raz i macie ją na pewno na długi czas użytkowania. Także tak. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Też mi jest trochę chaotyczny, ponieważ się do niego totalnie nie przygotowałam. Chciałam, żeby ta moja opinia była taka prosto z serca, taka na żywo i po prostu, żeby to wszystko było takie prawdziwe i żebyście wiedzieli, że jeżeli już wiecie o tych matach, to że są też inne firmy, na które warto zwrócić uwagę. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się Wam podobało. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału i o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmikach. Ja dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i nie zapomnijcie się uśmiechać. Pa!